Zapraszam na scenę. Ryszard Tymon Tymański, kontrabas. Jerzy Mazol, klarnet. Mikołaj Trzaska, saksofony. Jacek Olter, perkusja. NRD. Szofer pani Daisy. Mało muzyki, dużo rozmów. Dużo nudy. O, jakaś pani zakrzyczała właśnie w 53 sekundzie naszej narracji, proszę grać. To muszę powiedzieć, że jest rekord, bo z reguły gdzieś tak mniej więcej po minucie zaczynały się okrzyki. Ma pani u nas koszulkę z napisem "Jestem baptystą, ogo". Czyli... Musimy trochę zmienić klimat, sobie trochę, żebyście weszli w tę inną muzykę.
Nastawimy się, słuchajcie. Nastawimy się trochę jeszcze. Rozebraliśmy się dla was, dla podkoszulek, ale okazało się, że solarium, które tutaj nam zgotowali koledzy, niestety jednak przewyższyło nasze oczekiwania. To, że tak to będzie ciepło. Oczywiście strój poszedł zupełnie obok, co nam nie przeszkadza, bo lubimy nie stroić, nie? To nam zresztą i tak, nie da się tego zrobić, teraz nie będziemy nastroić godziny, kurczę, bo nie umiem się nastroić. Spróbujemy leciuteńko tylko może. Daję wam G. Manamu to na końcu. To z Whitfieldem już zagramy. No. Manamu czy o Manamu? Bo no jem od razu tam Manam. Teraz coś Foga. Teraz coś Mietka Foga. Misiek napisał taki utwór, który okazał się plagiatem, co prawda mini plagiatem. Mietka Foga. Patrzcie tam, proszę? Pamiętacie tę balladę taką? Ty byłaś matką, och matką w Warszawie. To taki właśnie będzie taki matem. Thank you.
Misiek, sorry, wyłączyłem cię z pioseneczką. Nie gniewasz się, mam nadzieję. Dziękuję. Wiedziałem, że miałeś to na myśli. Matka zawsze dobra. Madam? Madam? Taki był zespół, już Madam. Nie Madam, tylko Madam. Obstajesz, widzę, jakoś tak namolnie, nachalnie ten manam. No może coś tam znajdziemy w repertuarze. Ale oni zżynali strasznie, bo ta książka Gudinio Kiefera, żeby się lepiej zjeść. Oni tam zerżnęli te wszystkie z Buenos Aires, wiesz, teksty i tak dalej, takie to tam. Wiesz o tym? No widzisz. Teraz. No? NRD. Słuchaj, nie rób sobie jaj z pogrzebu po prostu. NRD, 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 NRD. To jest... Koncert po pamięci RD oczywiście, jesteśmy w Opolu, nagle żeśmy się przenieśli, pamiętacie te czasy, Stasi, taksówki, bilety, kości, kości braci poległych w Grecji, różne rzeczy. Wszyscy Stasi mieli pod perukami po prostu takie wygolenie, można ich było po tym poznać. Jerzy, ściągaj perukę. Mamy tego kolegę, który strasznie fajne ma takie różne krzywki na wszystko i mówi, wiesz, moi Stasi nie chcieli mnie wypuścić dzisiaj gdzieś tam, nie? Stasi. Albo muszę iść do dentysty, bo bolą mnie zombie na przykład. Zombie bolą mnie, no właśnie. Wpadłem po tygodniu, o co chodzi. Sorry, bo my was nie słyszymy, nie widzimy. Słońce, Miami Beach, w ogóle jest inny czas, sorry. Po prostu mamy teraz taką wielki taki screen. Tutaj jakieś motyle latają, kurczę, dinozaury w perukach chodzą. Sorry. I dedukuję wam następny utwór i pamięci właśnie NLD, jeżeli ktoś z was pamięta te wspaniałe czasy. Utwór nazywa się QQ. Dwa, raz, dwa, trzy.
To był... Co teraz? Ballada o jebaniu. Ballada o jebaniu. Oj, wypałuj się, idź. Manamu. Na koniec będzie. Czesiu, po Whitfieldzie. Czesiu, nie męcz. Może. Ty, ale ty jaja robisz? O, trzeci raz już prosisz nas o to. To normalnie zakrawana jaja. To był QQ, a teraz będzie ballada Mikołaja pod tytułem Balania. Ballada o jedwabiu. Mi się zawsze myli, bo chcę powiedzieć po prostu... Przeproś. Ballada, wiecie o czym, nie? Ale o jedwabiu jest. Utwór będzie po prostu, będzie, jakby to powiedzieć, będzie w formie zachowany, będzie to muzyka free po prostu. To będzie free jazz normalnie. Wy czekacie na Marka Whitfielda, tak? A wiecie, że on poszedł za Alek w Olimpię, we Wrzeszu siedzi? Nie wrócił już dzisiaj. Gitarę przejechał mu tramwaj? Nic z tego w ogóle. Gadałem z jego basistą. Gadałem? I'm sorry. Thank you.
Thank you.
Ojczyzną nasza dobroć, dobroć ojczyzna. Utwór Jerzego. Kogo? Dobra, to właśnie jest numer Budki, przypadkowo zupełnie. Thank you.
Dziękujemy bardzo. To był kwartet NRD w składzie Mazol na klarnecie i na klarnecie basowym. Mikołaj Trzaska na sopranie, na alcie. Dziękujemy bardzo, że mogliśmy dla was wystąpić. To jest dla nas bardzo ważne. Bardzo ważne. Bardzo ważne. A za mana. Dziękujemy. Boże. Jacek Olter na bebnach. Od dwóch tygodni ojciec Olter. Ojciec Teosia, Teodora. Oraz Ryszard Tymon Tymański na basie. Tak. Zapraszamy na koncert naszych starszych, młodszych kolegów z Albanii. Mark Whitfield Quartet. Jedzie. Dziękujemy bardzo. Mieliśmy bis dla was, ale nie zagramy, bo lepiej mniej. Tak mówili mi, lepiej mniej niż za dużo. Starczy, posłuchajcie sobie, odpocznijcie sobie, wypijcie sobie po browarku. Jeszcze chłopak ma dużo do zagrania dla was. Ostatni mikrofilm na mój... Dostałem właśnie od kolegi. Wiemy, zobaczenia.